Z przyjętych zmian najbardziej cieszą się członkowie Pilskiego Aeroklubu. Uchwała Rady Miasta i przyszła zmiana statusu tego obiektu ma wpłynąć na zwiększenie ruchu i umożliwić nowe inwestycje. To będzie rozwój tych naszych działań w kontekście o sprzedaż paliwa na przykład. Jest to bardzo istotne na tej lotniczej mapie Polski, bo dzięki temu piloci będą mogli przylatywać do Piły, będą mogli zatankować samolot i lecieć dalej w trasę bądź biznesową, bądź prywatnym samolotem. Stacja powstała kilka lat temu. Dotąd mogła być użytkowana wyłącznie na potrzeby aeroklubu. Zmiany pozwolą też na inwestycje. Powstanie tam nowy hangar. W obszarze, który jest tutaj za tym oświetleniem. Tak, aby nie było już konieczności holowania samolotów przez ruchliwą ulicę Koszalińską. Na Pilskim lotnisku będzie rozwijać się General Aviation, czyli ruch lotniczy prywatny i komercyjny z wyłączeniem lotów rozkładowych oraz wojskowych. Miasto na dniach ma podpisać umowę na przygotowanie dokumentacji umożliwiającej zmianę statusu powojskowego lotniska. Po około roku powinniśmy mieć certyfikację na lotnisko. Dzisiaj jest to lądowisko. Zmiana być może niezbyt wielka, jeżeli chodzi o nazewnictwo, ale jeżeli chodzi o ruch lotniczy, już tak. Rocznie w tym miejscu odbywa się kilkanaście tysięcy operacji lotniczych, czyli startów i lądowań. Część tego terenu, około 200 hektarów, to jest właśnie płyta lotniska i te tereny, które są związane bezpośrednio z ruchem lotniczym, a około 100 hektarów to są te tereny, które gmina poprzez nabycie tej darowizny będzie mogła wykorzystać poprzez dzierżawy i poprzez inne możliwości. Miejscy planiści przy okazji wzięli na tapet znacznie większy obszar, bo liczący łącznie ponad 550 hektarów. Na terenach wokół lotniska wytyczono blisko 50 hektarów pod przemysł i usługi. Jesteśmy po pierwszym spotkaniu ze strefą koszczyńsko-słubicką, która jest bardzo zainteresowana jak najszybszym przygotowaniem tych terenów okołolotniskowych do inwestycji. Te jednak najpierw muszą zostać uzbrojone i skomunikowane. Pracownicy Miejskiej Pracowni Urbanistycznej zaplanowali drogę za lotniskiem łączącą Aleję Wojska Polskiego z drogą krajową nr 10 oraz drogi wewnętrzne. Przypomnijmy, 7 lat temu ówczesne władze powiatu pilskiego zrzekły się lotniska na rzecz Skarbu Państwa. Powodem tej decyzji były zbyt wysokie koszty utrzymania obiektu. O odzyskanie niemal 300 hektarów terenów starała się Piła. Miasto stało się właścicielem lotniska w 2018 roku.